Chciałem Państwa powitać na dzisiejszym spotkaniu. Tematem punktem będzie dzisiaj pan Józef Poleciak. Samolot M18 Dromader, jako taki wtórny bohater. Także dziękujemy panie Józefie za przybycie. Chciał pan skorzystać z naszego zaproszenia. Chciałem teraz powitać wszystkich zebranych. Jest nas tutaj w tej chwili około 22 osoby. I mam tylko pytanie takie. Czy zechcieliby państwo niektórzy powiedzieć sobie w dwóch zdaniach, w dwóch słowach powiedzmy. Dlaczego? Postanowiłem na to spotkanie zaprosić ludzi z różnego środowiska. Są ludzie młodzi, są ludzie starsi. Nawzajem się nie znamy. Panie, są wszystkie młode. Czyli średnia jest bardzo dobra. Ale ja mówię w sensie tym, że nie znamy się powiedzmy fizycznie. Dlatego, żeby to spotkanie nie tak następnie ożywić, to może proponowałbym, żeby ze dwa, trzy zdania o sobie powiedzieć. Zaczynamy może od Grzegorza. No. Mamy mistrza świata ze sobą. Jeszcze nie. Nie można, można się załączyć. Trzech ludzi to jako spotkanie takie powiedzmy różne. Grzegorz Goryczka, od 3 lat prowadzę modelarnię w CKP IDN Mielec, o czym Państwo prawdopodobnie słyszeli. Zajmuję się szkoleniem młodzieży. Na początku robiłem to, jak to się mówi, z najmłodszymi. Od tego roku prowadzę tylko grupę wyczynową, gdyż okazało się, że tak to szybko poszło w lotniczym Mielcu do przodu, że nie było szans, żeby prowadzić i tych najmłodszych, i tak w tej chwili mamy dwa oddziały modelarskie dla takich najmłodszych i grupę wyczynową. W tym roku byliśmy na Mistrzostwach Europy we Lwowie. No, powiem tak, sukces przerósł wszystkich. W tamtym roku z Mistrzostw Świata jechaliśmy z dwoma rozbitymi modelami i z jednym medalem drużynowo. W tym roku na Mistrzostwach Europy zdobyliśmy 14 medali dla Mielca tylko. Jeden tam, dwa dostał Radomyśl, ale tak mniej więcej wszystko było dla Mielca i staramy się to jakby, staramy się to lotnictwo tym najmłodszym zaszczepiać. No mówię, właśnie tu pytałem kolegę dzisiaj o prostą rzecz, o pana Bronowickiego, gdyż przeczytałem jego książkę już dwa razy. Nie, pana Bronowickiego. Szkoda. Przeczytałem książkę dwa razy i stwierdziłem tak, no fenomenalna książka dla najmłodszych. Ja bym ją chciał mieć na każdych zawodach jako nagrodę dla modelarzy. Dobra, Grzegorz, ale krótko. Nie chcę dlaczego? Gdyż tam jest to lotnictwo, które zawsze było związane z ciężką pracą. Z ciężką pracą, jeszcze raz z ciężką pracą. I nauczyć. Proszę bardzo, Marcin Kołacz. Brawo, Mistrza Świata. Nazywam się Marcin Kołacz. Ja prowadzę grupę MS Potters. Prowadzimy Mielecki Podział Lotniczy, gdzie publikujemy różne zdjęcia i materiały wideo z codziennego życia lotniczego w Mielcu. Oprócz tego od roku prowadzimy grupę młodzieży na symulatorach lotniczych, gdzie uczymy ich podstawowych zasad pilotażu. Również w CKP już mieliśmy jedną grupę, która została wyszkolona, przeszła ten pierwszy etap. Kilku z nich zapisało się na kursy szybowcowe i na szkolenie samolotowe, więc jesteśmy takim pierwszym punktem po modelarni, gdzie można zetknąć się z samolotem czy śmigłowcem, bo i na tym szkolimy, i rozpocząć swoją karierę jako pilot, czy jako może mechanik, w zależności jakie predyspozycje kto posiada. Nasza grupa jest od 2008 roku. Głównie zajmujemy się jako główny człon fotografią lotniczą, publikacją tych materiałów w mediach. Mieliśmy okazję również prezentować nasze symulatory w tym roku na Expo w Mediolanie dwukrotnie z województwem podkarpackim i Polską Wschodnią, oraz w tamtym roku prezentowaliśmy nasze symulatory na Parlamencie Europejskim, gdzie była prezentowana Polska. Dobra. Proszę, Teresa. Panie Marcinie, bardzo dziękujemy za umieszczanie, że tak powiem, obrazowanie naszej działalności zarówno jako Klubu Miłośników Lotnictwa, także i naszych kolegów z Promlotu. Wszędzie tam, gdzie państwo, że tak powiem, macie wpływ w mediach, waszych mediach społecznościowych. Bardzo dziękujemy za to i prosimy o Ale brawo, brawo. Teresa Stępczyk, jestem grupą młodzieży Mielec. Jestem bibliotekarzem. Tak zwanej żółtej bibliotece. Przez ostatnie 4 lata byłam skarbnikiem w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej, przy którym tworzył się też
klub miłośników lotnictwa. Jestem żoną Tadeusza Stępczyka, który nie żyje już 47 lat. Oblatywacza, doświadczalnego pilota w Mielcu. To już są wieki, ale lubię po prostu wspomnieć, jeszcze pooglądać twarze tych właśnie dawnych współpracowników. Dlatego tu jestem, po prostu żyję jeszcze lotnictwem w duchu na pewno. Tadeusz Franaszczuk, emeryt, w tym emeryt lotniczy. Z lotnictwem związany jestem od 65 roku, kiedy, no może w sumie wcześniej, ale powiedzmy to takie czynne, to jest 65 rok, gdzie zaczynałem od spadochroniarstwa. W Mielcu znalazłem się 42 lata temu jako właśnie instruktor spadochronowy. Tu zacząłem latać z samolotem M18, jestem związany od roku 80. Mam kilka wspomnień, jedną taką humoreskę pozwolę sobie przytoczyć. Tadeusz, przepraszam, jest punkt w programie reminiscencje. No. Także krótko, prosimy, prosimy krótko. Jestem na ręce, od 3 lat jestem na ręce starczej zwanej emeryturze. Taki punkt. Dobrze. Nie, no, sądziłem, że był czas. Cicho. No nie, no gdyby to tak. Tadeusz Ledziana. Pracowałem w WSK Mielec od roku 55 do 68 jako konstruktor. Potem przeszedłem do Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie z placówką w Mielcu jako inspektorat kontroli cywilnych statków powietrznych bez tropików samolotu. Od 15 lat jestem emerytem. Dziękuję. Dziękuję Tobie. Nie trzeba certyfikować. Proszę bardzo, pan Józef Rogusz. Co? Proszę dwa zdania o sobie. Ja to nie tylko powinienem dwa zdania powiedzieć, w związku z tym, że z WSK ja pracowałem w Zakładzie Usług Radiolotniczych, gdzie zakład niezmiernie dużo zakupił dromaderów. Tych dromaderów żeśmy zakupili, jak się nie mylę, około 50. 11 zakupiliśmy jeszcze w Bułgarii, takżeśmy mieli no, kopę tych samolotów. Eksploatowali te wspaniałe dromadery. No, i chciałbym tutaj tylko jedno powiedzieć, że dla pana Józefa, jego całej sekcji, całego biura, chciałbym dzisiaj tu serdecznie podziękować, bo Józef wokół siebie stworzył tak wspaniałą atmosferę, patrząc tu na Nelę, która zawsze części do dromadera, jak zuła były potrzebne, to nawet z produkcji potrafiła nam przynieść, a później z produkcji dostarczali tam do tego zaopatrzenia. To zawsze nie miał nigdy problemów nadać klasę i tak po kolei. Aktualnie prezes Stowarzyszenia Promocji Polskiego Lotnictwa, a kiedyś szef Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, w którym rozpoczynał się właśnie program Dromady. Nazywam się Józef Bystrowski, jestem po wydziale lotniczym. Jako młody inżynier trafiłem do grupy pana Józefa, to były lata chyba 78 i od tego czasu, nazwijmy to, było nas takich czterech, albo szef, Jarek, ja i jeszcze Tadziu Widełka, panie Józefie, tak? I to był taki trzon podstawowy. No dziękuję za współpracę teraz Tadkowi, że przypomniał, no nie mówię o wszystkim, no, ale faktycznie spędziliśmy u ciebie dużo czasu, bo jedynie dromader był obiektem cywilnym. No, ale to on był przez wojsko, później się tam dogadali. Dobra, prosimy. Jarosław Romszewicz. Po studiach lotniczych. Właśnie. Daj siebie trochę głosu. Od 71 roku w zakładzie doświadczalnym najpierw, a później w ośrodku badawczo-rozwojowym. Cały czas aż do emerytury Józefa, z panem Józefem żeśmy pracowali. Zgadza się? Zgadza się, tak. Zgadza. Pamięć jeszcze nie zabrać. Był okres taki, że przeszedłem na własny garnuszek, M21 się robiło wtedy. Ale ta sama banda była, przepraszam. Ale banda była ta sama.
Beata Latusińska-Szpis, od końca lat 70. pracowałam w służbie handlowej do ubiegłego roku. Zajmowałam się głównie samolotem M18, których sprzedałam, chyba doliczyłam się 280 sztuk. Także i części zamienne do różnych odbiorców. To były te dolary. Przeniewierzone. Wszystko proszę, szło proszę dalej. Teresa Obczykowska, nie będę swojego życia zawodowego streszczać, bo to dużo za mało czasu, ale z lotnictwem też poprzez dromadera się zetknęłam przez kolegę Janusza Hajckiego obecnego, który mnie w 78 roku wsadził, że tak powiem, na dromadera i miałam wysłać w grudniu do Las Vegas pierwszego dromadera na wystawę i nie wiedziałam, co z tym zrobić, bo to jeszcze w skrzyniach szło, jeszcze, nie, w kontenerze nie było nic, ale na szczęście dużą pomocą tutaj kolega Józef Oleksiak i całe towarzystwo z OBR-u, bardzo życzliwe, no Tadziu Śledziona to też, no nie chcę wszystkim, no Józio, no z wszystkimi współpracowaliśmy bardzo dużo i w kraju, i za granicą, i organizowaliśmy wyjazd, także dromader bardzo wdzięczny, bardzo dużą sympatią do dzisiaj wspominam, potem różnie, właściwie do innych, że tak powiem, inne epizody życiowe miałam, łącznie z pobytem w Waszyngtonie na placówce w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym wówczas, potem z dwoma latami w zarządzie PZL, no niestety turbulentny czas i jak to używanie tego słownictwa. No i generalnie ostatnie lata pracowałam w specjalnej strefie ekonomicznej. Dużą radością lotnicze projekty witałam i wiele z nich obsługiwałam osobiście, zresztą to jakoś się bardzo sympatycznie tych ludzi odnajdywało i myślę, że sporo tutaj doświadczenia poprzedniego mogłam wykorzystać w tej pracy również. Od nowego roku też już dołączam do tych wakacjuszy wszystkich na długich wakacjach. Myślę, że będzie jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, także... Należy dodać, że dołączasz do klubu miłośników lotnictwa. No, jestem tak nakłaniana, namawiana. Prosimy. Dzień dobry. Danuta Kamińska. Ja przyszłam do pracy w 78 roku i prosto do biura, które się zajmowało dromaderem, do pana inżyniera Józefa Oleksiaka. I tam pracowałam no, do końca, aż istniał zakład lotniczy na tym samolocie. Następnie przeszłam do sekcji zdatności do lotu, która się zajmowała certyfikacją. No tam już większość to był M28. I od pół roku jestem już no, na emeryturze samolotowej, zajmuję tylko stawacz. Roman Kucharski, od początku, od 72 roku związany jestem z pływami w locie, z kolegą Markiem, który za chwilę będzie o sobie mówił. Zaczynaliśmy próby jeszcze w Rzeszowie. Tak, panie Józefie? Lotnisko aeroklubu. Tak jest. I od tego czasu dromader mnie nie opuszcza, ja również. I w międzyczasie zrobiliśmy jeszcze 28 z tych większych tematów. I jeszcze można dodać aktywny zawodowo, ale bym powiedział, że dromader cię opuścił. No. Proszę bardzo. Marek Błasiak, ukończyłem Wydział Lotniczy na Politechnice Rzeszowskiej. Właśnie tu już Roman powiedział wszystko, jak pracowaliśmy przy narodzinach z panem Józefem, mieliśmy tą przyjemność, szczególnie w Jasionce. No niestety od wielu lat nie pracuję w lotnicy, ale interesuję się na bieżąco wszystkim, co się dzieje. A jeszcze jedno dodam. Robiliśmy pracę w temacie dromader, swoje dyplomaty. Tak. Pomiar długości startu lądowania też. Prosimy. Na mnie kolej. Elżbieta Błasiak, skończyłam Wydział Lotniczy na Politechnice Rzeszowskiej. Bo tremę mam. Kamera. Tak jak do mnie mówisz w domu. Zmarzonek, tak. Pracowałam od 73 roku w OBR-ze, w próbach statycznych, do lat 90. Obecnie emerytka. Uwielbiam samoloty, więc dlatego jestem w klubie miłośników lotnictwa. Brawo, brawo. Lotnictwem to tak, wojsko technologiczne, lotniczy w Zamościu, później Dymblin. Po wojsku pracował na montowni, na montażu wydział 56. Później aparatura paliwowa, a później, proszę Państwa, prywatna firma mojego brata. Zawory kulowe i certyfikat na produkcję części lotniczych. Współpraca z ZUA, dawniejszym z panem Józia, zakładem.
z PZL-em, bo też robiliśmy oczywiście do Dromadera. Także obecnie zastępca szefa firmy. To teraz dawny kolej. Mariusz Mazur. Ja się akurat zajmuję troszkę inną dziedziną. Jak tutaj wszyscy Państwo, nie mam nic wspólnego z Dromaderem, ale mam coś wspólnego z lotnictwem, bo zajmuję się archeologią lotniczą. Coś, co zostało zapomniane przez lata i mam już na swoim koncie do ostatniego największego odkrycia tutaj V2, które zostało akurat no, dosyć dobrze odbiło się na świecie tutaj, bardzo fajnie nam się udało to odkryć, dzięki panu Romanowi Rusinowi. Rakieta Hitlera jest w naszych rękach, to się No nie no, dalej, dalej, proszę bardzo. Nie, to wszyscy. No jak, Andrzej jeszcze, no teraz zaczynamy. No. To ja go chcę przedstawić. Nie, no to chcę wam powiedzieć, że tu jest, po mojej lewej jest kolega Andrzej Kobylarz, taki skromny jak nasz bohater Józiu Oleksiak, ale niesamowicie pracowity i to jest, mogę powiedzieć, najważniejsza osoba w Towarzystwie Wioślików Ziemi Mieleckiej, bo on trzyma kasę. Ja tylko powiem, że znam Państwa wszystkich, bo może z wyjątkiem Pana, znam wszystkich tutaj, więc nie muszę się przedstawiać i rozumiem, że też jestem znany, bo moje główne życie to jest życie WSK Mielec i życie właściwie na rzecz eksportu wszystkich samolotów, w tym ze szczególną sympatią wspominam eksport samolotów. Myśli konstrukcyjnej polskiej, myśli naszego bohatera Józefa Leciaka. No a kolega Wicherski z mojej prawej strony to jest szef klubu miłośników lotnictwa, jednocześnie mój zastępca do spraw organizacyjnych w Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej. Kilka słów. Panie Józefie, pan zostawił później więcej czasu. Prawda? Zbigniew Wicherski, prezes Klubu Miłośników Lotnictwa. A jeszcze, przepraszam, Wysiu, jeszcze nie przedstawiłem tego pana, który w ogóle, można powiedzieć, robi kronikę tego spotkania. Zarazem do Romana dojdziemy. To jest nasz naczelny kronikarz, członek zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, Roman Trojnacki. Sprawa Roman. W 2011 razem przez Fakultet wzięliśmy się powiem za rozkręcenie tego Klubu Miłośników Lotnictwa, który, jak to się mówi, z różnych tam przyczyn zaczął podupadać. Od tej pory zorganizowaliśmy kilka, wspólnie z Promloty i panem Kazimierzem Szaniawskim, kilka lotniczych spotkań lotniczych po kolei, które troszkę ożywiło, powiedzmy, to środowisko tutaj lotnicze mieleckie. No i teraz próbujemy, jak to się mówi, tak samo dzięki takim spotkaniom przekazywać nie tylko młodzieży, ale chcemy tak samo, żeby od młodzieży ludzie starsi coś się dowiadywali na temat tego, co się dzieje obecnie w przemyśle lotniczym. Czynny jestem zawodowo, pracuję ostatnio, przedtem był to Sikorski, teraz jest to Lockheed Martin, na starcie przy śmigłowca Brecho. Dziękuję. No to jest Roman. Dwa sole. Wszyscy to wszyscy, no to. No to mamy też w lotnictwie, bo 32 lata przepracowałem już na warsztacie i między innymi też pracowałem na dromaderze. Zaczynałem od drugiego M15. AN28, później Skytra. No i 32 lata czekam. Także mówię, słuchajcie, może było to nudne, może nie, ale chciałem na takiej formie, żebyśmy mniej więcej wiedzieli coś o sobie. Nawzajem. Dlatego mówię, no bo no, spotykamy się, rozchodzimy się, a potem a kto ten, a kto tamten, no tak to mniej więcej wiemy co kto robił, czy ktoś jakieś ma zamiłowanie czy zainteresowania. Teraz bym poprosił pana prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej o wygłoszenie audacji. Szanowni Państwo, szanowne koleżanki i koledzy z lat wspólnych spędzonych w fabryce Giełdło. Mam zaszczyt i przyjemność wygłosić w imieniu Klubu Miłośników Lotnictwa i w imieniu całego zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej coś w rodzaju laudacji. Nie wiem, czy mi się to w pełni uda. Przygotowałem to specjalnie na to dzisiejsze spotkanie, więc pozwolisz drogi Józefie, że odczytam to głośno. Treść tego audycji brzmi następująco. To jest w imieniu nas wszystkich. Także, szanowny panie inżynierze, drogi kolego, wspaniały człowieku. Zarząd Klubu Miłośników Lotnictwa oraz Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej imienia profesora Władysława Szafara w Mielcu pragnie złożyć Ci, Tobie, Józiu, najserdeczniejsze podziękowania za Twoje wielkie dokonania
na rzecz rozwoju polskiej konstruktorskiej myśli lotniczej zmaterializowany w rodzinie samolotów Dromader, które rozsławiały mieleckie środowisko lotnicze, mielecką ziemię i naszą ojczyznę na rynkach aerolotniczych całego świata przez ponad 30 lat. Większość z nich znajduje się ciągle w eksploatacji po dzień dzisiejszy. Współpraca z Tobą to była przyjemność, którą trudno zdefiniować nawet najlepszymi słowami. Owocem tej współpracy była sprzedaż samolotów Twojej konstrukcji Dromader w ilości blisko 800 egzemplarzy do ponad 20 krajów na wszystkich kontynentach, zdecydowanej większości do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i innych krajów zachodniej półkuli w sytuacji ostrej konkurencji, zwłaszcza na rynku Stanów Zjednoczonych. Należy też podkreślić, iż sprzedaż Twoich samolotów przysporzyła mieleckiej wytwórni oraz polskiej gospodarce sporo wolnych dewiz w czasach dominacji sowieckich założeń gospodarczych, gdy funkcjonowała ona w oparciu o tzw. plany centralne, a polska waluta była niewymienialna. Sprzedaż Dromaderu za waluty wymienialne umożliwiła mieleckiej fabryce lotniczej istotne finansowanie niezbędnego importu oraz jej rozwój techniczno-technologiczny w tych trudnych czasach. Jeżeli istnieje jakiś wzorzec człowieczeństwa, to Ty nim bez wątpienia jesteś, Robin Zoll. Jako sławny w Polsce i uznany na całym świecie konstruktor, jesteś wyjątkowo skromnym, wspaniałym, otwartym na otoczenie bliższe i dalsze człowiekiem, koleżeńskim, uczynnym, tolerancyjnym, cierpliwym. Nie sposób wymienić wszystkich pozytywnych cech Twojej wspaniałej osobowości. Jesteś doskonałym wzorcem człowieka, godnym do naśladowania dla obecnego i przyszłych pokoleń, nie tylko lotniczych. Życzymy Ci dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności. Podpisał Zbigniew Wicherski, prezes Klubu Miłośników Lotnictwa przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej w Mielcu i Janusz Owiecki, prezes tego towarzystwa. Wręczam Ci to już z wielką zapytaniem. Chcę Państwu powiedzieć, że wzór tej okładki jest taki. Magister inżynier Józef Oleksiak, wybitny konstruktor, wspaniały człowiek. I dnia, i data dnia dzisiejszego, Mielec 8-12-20. Proszę, bo tutaj Roman nie może, proszę, bo tak mówię, on nie może na łapach. Jeżeli jeszcze pozwolisz, to może pan wiceprezes do prezydent wręczy tobie specjalną oznakę Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. Nie przeszkadza. Do klasu 39 zmian wydamy. Ale to bardzo się już podobał, to ma członków do tego. A gdzie to tam? Nie, bo ja brawo. Myślę, proszę Państwa, że tym, co osobiście napisałem, oddałem dość wiernie to wszystko, co zawdzięczam panu Józefowi i także jego niesamowite wręcz pozytywne cechy osobowości. Józef, bardzo nam miło, że możemy Ci złożyć po raz kolejny spotkać się. I teraz, proszę Państwa, nazwijmy to trochę oficjalny. Myślę, że kolega prowadzący spotkanie ogłosi prawdopodobnie luźną dyskusję i w niej można... Teraz ja bym prosił pana Józefa o opowiedzenie o swojej działalności zawodowej. Może bym się pan jakimiś doświadczeniami z nami pochwalił, podzielił. Mówię, jest młodzież, są dorośli. Może nie wszystko wiedzą, może nie wszystko pan jeszcze przekaże. Najlepiej w formie anegdotycznej. Słuchajcie, proponuję, żebyśmy to traktowali na luzie, bez stawania, dyskusja powiedzmy na siedząco. Z tym, że mam prośbę jeszcze. Kto chce herbatę, kawę? Jeżeli mówię państwo nie chcecie, to my tutaj... Wypijemy sami. Szkołę średnią kończyłem Małachowskiego, to była 800 lat, potem niedługo było wchodzone. Ta szkoła, czyli jedna z najstarszych w Polsce, średnich szkół. Pochwaniało. I z tym kierunkiem poszedłem i na Politechnice robiłem budowę samolotu. Wtedy jeszcze było jeden dzień
na Politechnice, to jeden dzień w poniedziałek należał do wojska. To było przeszkolenie wojskowe. A to przeszkolenie wojskowe to było, o ja nawet tam no, trzeba było włożyć dresy takie drelichowe, zielone na wojsko. Ale oczywiście różne były postaci. Ja miałem kolegę dwumetrowego, potem był taki mały jeden, a wszyscy dostawali tak jak z okna zrzucali umundurowanie. Więc dopiero potem między sobą się wymieniało kto, jak, co. Może dajmy spokój chwilę jeszcze. No i w Zamościu, trafiłem do Zamościa na przeszkolenie wojskowe, bo wtedy trzeba było w czasie studiów zaliczać dwa obozy wojskowe, to było 6 tygodni. Chciał, nie chciał, musiał iść, koniec, nie ma dyskusji. A z Mięcem się spotkałem właśnie, że jako student Politechniki Warszawskiej trafiłem na praktykę do Mięca. Trzeba było podjąć praktykę tam po ostatnich latach studiów. No i zakład zrobił wrażenie, że taki piękny zakład jak tutaj w Polsce nie było. To od razu tak ustawiło człowieka pozytywnie do tego, że taki ładny zakład może być ciekawy na roboty. A wobec tego po skończeniu studiów były nakazy pracy. A to był okres, że nie było wolnego wyboru, tylko nakazy pracy. Nakazy pracy obowiązywały 3 lata. 3 albo 2. 3 lata. No więc jak dostałem nakaz, to mówiłem, gdzie chciałem do Okęcia najpierw, ale do Okęcia chcieli wszyscy. A jak nie Okęcia, to wobec tego do Mielca zakład pięknie nie będzie wiedział. No i tak na początek zostałem w Mielcu. Trafiłem do biura seryjnego, obsługi seryjnej. Ale... ale to nie było ciekawa praca, bo trafiłem do biura konstrukcyjnego seryjnego i główne zadanie to było tłumaczenie z rosyjskiego instrukcji użytkowania w locie, obsługi technicznej, samolotu. A ja w tym czasie to jeszcze nie bardzo znałem alfabet rosyjski, bo ja szedłem kursem starym, to znaczy miałem, ale za to miałem 6 lat łaciny, więc była łacina, angielski, francuski do wyboru, rosyjskiego nie było w ogóle w czasie nauki. Więc miałem trochę kłopotu, jak tu przede mnie rosyjski się pojawił, musiałem alfabetu się nauczyć, czyli alfabetu musiałem poznać, te buchy trzeba było poznać, co wcale nie było takiego. No, także dokończyłem studia na Politechnice Warszawskiej. I jak były nakazy pracy, no to, no dobra, jak na Okęciu nie mogę, nie będzie Mielec, zakład jest piękny. I tak się zakotwiczyłem w Mielcu, a ja się w Mielcu jeszcze poznałem swoją obecną żonę, no to już w ogóle utknąłem. Tak. Nie wolno. Chciałbym z tego powodu. No może nie tak całkiem. Bo moja żona też przyszła z Mazowsza, cieszę nakaz pracy. No to żona też ma zasługi dla lepszych, skoro cię przytrzymała. No i co było jeszcze? Tyle mniej więcej tak z tych pierwszych okresów. Aha, jeszcze jak tu trafiłem, to trafiłem do biura takiego konstrukcyjnego na tłumaczenie dokumentacji, to nie było to interesujące, ale ja nie chcę do tego, chcę coś, co się dzieje. I wtedy powstała grupa właściwie, która zajmowała się, miała ochotę coś zrobić i coś własnego powinniśmy zrobić. To tam był Tadeusz Stępczyk, Piotr Biegocki, Marian Kibicki, no i tam jeszcze taka grupa między 15 osób była, która próbowała przy tym ogromnym biurze seryjnym i produkcji przytłaczającej seryjnej coś zrobić swojego, na potrzeb kraju, aeroklubu, zachodu, bo to co było, to było głównie było nastawione na Związek Radziecki. Szło to ogromne serie i ogromne ilości, także handlowo to było bardzo wartościowe, bardzo dobre. Natomiast przy takiej produkcji, przy takiej konstrukcji, żeby coś robić, to tam nie było nic. Trzeba było ściśle według tego, co przyszło, uzgadniane z Rosjanami zmiany, wszystko tak. Nic własnego tam nie bardzo można.
No i ta grupa tak zaczęła pracować nad własnymi projektami. Był ten jeden, potem był ten dwa, który jako w prototypach zrobił. Jeden egzemplarz jest jeszcze w Radomyślu. Na cokolwiek stoi jeden z dwóch latających, bo to zawsze było tak, że robiło się trzy prototypy. Jeden do prób statycznych, dwa do prób w locie. Nie wiem, czy to było tak. I z tych M2, z tych trzech M2, jeden jest w Radomyślu. A reszta się jeżeli można, Józiu, to jeszcze powiedz króciutko, jak się rodził Polak, jak się rodził i jakie były, że tak powiem, pierwsze próby jego wprowadzania na bardzo trudne rynki kapitalistyczne, tak się wtedy nazywało, szczególnie na rynek amerykański. Więc jak zwykle zaczęło się od rozmów w restauracji, ja w tych rozmowach nie brałem rozmów. Brałem udział, ale właśnie z PZL-a osoby z US Kamieniec i od strony amerykańskiej z Rockwella. Właśnie zaczęło się od wózków golfowych, że wózki golfowe były potrzebne. Ale przy okazji takiej rozmów restauracyjnych stwierdzili, a co jeszcze możecie robić oprócz wózków golfowych? No robimy samoloty. O, robi się samoloty. To może macie silniki do naszych straszy. Ponieważ w Stanach Zjednoczonych wtedy nie było silników ani 600 konnych, ani 1000 konnych. Znaczy już nie było po wojnie, już nie było w produkcji seryjnej. I mieli duże kłopoty z dostawą, bo silniki się szybciej zużywają niż samoloty, z uzyskaniem tych silników. Więc było zainteresowanie, a co robicie? No robimy, jest silnik 600 konny, jest silnik 1000 konny. I stąd się zaczęły takie pierwsze rzeczy. Mówię, no to jak macie ten silnik, to do trasza potrzebujemy nowego silnika, to ten 600 konny wypasował. No i zaczęło się od tego, że 600 konny dostosowany do trasza. Wciągnęliśmy WSK Rzeszów do tego, bo to był producent wtedy tego silnika, żeby on to dostarczał. I samolot latał po całej Polsce, próbując ten silnik. Ale mówimy o to, że to nie jest. Rynek potrzebował większego samolotu, większy był dźwigu, bo trasz to był niecała tona. 9 kg czy coś. To było za mało. Już użytkownicy wymagali więcej. No to mówimy, jak więcej, to trzeba dać więcej mocy. No to załóżcie silnik 1000 konny. No dobra, ale ten silnik 1000 konny jest cięższy o 300 kg. A śmigło do niego jest cięższe o 100 kg. To już nie ten samolot. I zaproponowaliśmy, że skoro tak, to trzeba zbudować nowy samolot, dostosowany do większych ładunków, do większego silnika. No, warunek był, że dobrze, ale wykorzystajcie jak najwięcej elementów amerykańskich do tego samolotu, bo my też chcemy mieć udział w tym. Czyli offset, to można by się powiedzieć. O, tak jak. No i co z tym zrobić? No, trzeba centrofa, trzeba dołożyć powierzchni skrzydła, trzeba wydłużyć kadr, trzeba dać nowe usterzenie. A podwozie w traszu to było bez tłumienia w zasadzie. Bez tłumienia, bo to było na gumowe, na krążki gumowe ściskane. To one właściwie tam niewiele tłumią. Jak pilot nieżyjący, już niestety Abramowicz, zrobił lot na traszu, na tej amortyzacji. To mówi, ja po tym locie to będę musiał iść do dentysty, bo tak mi zęby połowałem po trakcie. No więc mówimy, jak tak, to nie ma co na żadne gumowe, to trzeba oleo pneumatyczne amortyzatory zrobić jak trzeba. No i udały się te amortyzatory, tak żeby nie robić całego rusztowania, tylko goleń, amortyzator wewnątrz. I tak się zaczęło. A jeszcze krótko, jak było z certyfikacją i jak ważny to był element, żeby otworzyć rynki najtrudniejsze dla nas wtedy, czyli rynek amerykański, rynek kanadyjski. No więc na początku sobie nie zdawaliśmy sprawy zupełnie, jak ważny jest certyfikat, ponieważ byliśmy szkoleni w Warszawie przez profesorów Politechniki, pracowaliśmy na Okęciu i tam certyfikat to nie jest takie istotne. Istotne jest, żeby ten, co to robi, wiedział, po co to robi, a certyfikat to nie jest tam ważne. Ale jak się spotkaliśmy z rynkami na zachodzie, to jedno z pierwszych pytań było, a certyfikat macie? No. A mówimy, nie mamy, no to trzeba zrobić. No jak tu zrobić? I zrobili nam takie podsumowanie.
jakie to jest tryb postępowania, żeby jak tak, to zgłaszajcie jak najszybciej, bo jak zgłosicie późno, to wejdą następne poprawki do przepisów. A poprawki są coraz bardziej wymagające. Tak, coraz bardziej wymagające. Więc nie zwlekajcie, tylko jak macie samolot i macie dokumenty, zgłaszajcie certyfikację amerykańską. Myśmy zrobili pierwsze rozmowy. Przyszły pierwsze rozmowy z przedstawicielami organu amerykańskiego. Powiedzieli, jak to się robi, jak te samery trzeba przygotować. Więc no, zaczęło się od tego opowiedzieć, jak to było. No i zaczęliśmy każdy ze swojej dziedziny mówić, jak u nas samoloty powstają, jak gromader powstają. No to dobrze, to jak to powiedzieliście, teraz to napiszcie. To się nazywa samery. Summer, tak. Podsumowanie. No i potem nauczyliśmy się tego i w czasie wszystko, co nowe było robione, jakiś tam udział, modyfikacja, to trzeba było to opisywać i samery do tego przygotować. I tak się zaczęło właśnie to certyfikacja od tych rozmów z organem nadzoru. Aha, jeszcze było. No tak. A jaka jest konkurencja? To jest nadzór amerykański. A jakie są konkurenci amerykańscy tego waszego samolotu? No właśnie. A mówimy, nie ma takiego samolotu. O, mówię, to dobrze, to nie ma konkurencji, to będzie. Jakbyśmy weszli w konkurencję, to chyba certyfikacja by trwała długo. A i tak nasza certyfikacja trwała 3 lata. Jak się okazało, to trzeba było 3000 formatów A4 w języku angielskim przygotować dokumentów i do tego jeszcze załączniki, wyciągi z dokumentów zakładowych, a jak z prób statycznych, a jak próby zmęczeniowe trzymać, to ja było straszne. Więc było ogromne ilości dokumentów trzeba było do tego przygotować. I proces trwał 3 lata, ale zakończył się sukcesem. Jak się zorientowaliśmy, jak to trudno jest wejść i uzyskać ten certyfikat, bo najpierw chcieliśmy, żeby od razu był dla samolotu podstawowego i wersje przeciążone, żeby były i tam jakieś to. Ale jak oni to będą jeszcze przeciągnie to na następny lat, to mówimy nie. Podstawowy samolot, podstawowy, zgłaszamy o certyfikat na podstawowy samolot. I całe szczęście, żeśmy tak zrobili. Także... Czy ważna to była strategia tej certyfikacji? Tak, oczywiście. Oczywiście. Ale czy to prawda, że podobno żeście robili w konspiracji tego, gdzieś tam był przyklejny, a, to już wchodzimy, znaczy to wchodzimy w interesy, bo to było USA, a to była sąsiad wschodni. I w tym czasie, kiedy zaczęliśmy robić dromadera, to w pełni były prace nad M15. Tak zwanym Belfegorem. To był bardzo, bardzo cenny samolot, bo owady padały na sam widok. Jak stwierdził Abramowicz, to właśnie na salon paryski, jak był wystawiony, to on tam reklamował Abramowicz interes mięsa i przedstawiał właśnie Belfegora, że on nie potrzebuje żadnych chemikali, bo owady, szkodniki padają na sam widok. Tego nie słyszałem. To było tak z Belfegorem i Związkiem Radzieckim i wszystkie siły w Mielcu były nastawione na ulepszanie, dokończenie dokumentacji Belfego, to jest M15, dokończenie dokumentacji, jego wersje, nowe tam zapytania, nowe odmiany, żeby to robić wszystko. A jeszcze nasz szef biura konstrukcyjnego też był zły, bo ludzie woleli robić przy M18 niż przy M15. I co wszędzie, gdzie to robią wszyscy z M18? Kurczę, co to jest? Nie wolno. Priorytetowy dla naszego zakładu jest M15, a nie M18. Róbcie tam to wszystko i wygania. No ale M15 no, zakończył się. Zresztą tak przewidywaliśmy, zakończył się. Nie zakończył się sukcesem. Jeśli mogę teraz. Znaczy, jeżeli można parę zdań dodać, jak ja czuję klimat tamtych czasów, akurat miałem to szczęście, że w roku 70 po ukończeniu Wydziału Handlu Zagranicznego w prawnym SGP-sie, obecnie Szkoły Głównej Handlowej, znając jakby czy języki obce,
Po prostu no, zacząłem swoją karierę w fabryce od wózków rolnowych, od tych właśnie, gdzie, na którym to produkcie uczyliśmy się, że tak powiem, handlu no, z najbardziej trudnymi rynkami świata, jak w Afryce, bo jest rynek amerykański. No. Tutaj muszę oddać też parę słów ówczesnemu kierownictwu fabryki, mianowicie świętej pamięci Tadeuszowi Jeryczajowi, że w tych trudnych czasach, gdzie M15 był absolutnym priorytetem, nie było żadnych innych, odważył się podjąć najpierw decyzję ulokowania w Mielcu produkcji Meleksów, których nikt nie chciał się podjąć w Polsce. I to stworzyło szansę, otworzyło okno fabryce na świat, na właściwie można powiedzieć, na ten właściwy, cywilizowany świat i rynek, prawdziwy rynek kapitalistyczny, wolny rynek amerykański. Mając trochę doświadczenia z Meleksami, gdzie myśmy po prostu zaczęli tam zdrowo się osadzać i deptać, że tak powiem, amerykańskiej i japońskiej konkurencji zdrowo po piętach. Tak jest. I kończyło się to różnymi zdarzeniami, o których ja tu nie chcę bliżej mówić, procesem dumpingowym, etc. To też muszę powiedzieć, że tutaj obecny nasz kolega Kazimierz Szaniacki też odczuł bardzo boleśnie i dotkliwie, prawda, kontynuację tej decyzji dyrektora Ryczaja, o mimo tych warunkowań, prawda, geopolitycznych i samolotu M15, po prostu no, nie bali się podejmować decyzji o uruchomieniu i przygotowaniu produkcji. I nie chciałbym tutaj odebrać teraz Kaziowi paru zdań, bo on to wie najlepiej. Myśmy o tym wspominali w swojej książce, którą z Liżem napisaliśmy, ale także napisał o tym bardzo dobrze Kazimierz Kulikowski troszkę wcześniej. I chciałbym, żeby Kaziu parę zdań powiedział o klimacie tamtych czasów i o sobie. Powiedz Kaziu, bardzo proszę, bo to ciekawe jest. Nie, ja myślę. Ale nie, proponuję luźną dyskusję. Pada się może każdy, jeżeli ma coś ciekawego do powiedzenia, zapraszam do dyskusji. No, chyba tam nie ma co specjalnie do niej wracać, bo faktycznie zaczęło się od wózków golfowych, bo jeszcze w 70 roku. I praktycznie początki to były takie, że polskiego pochodzenia biznesmen, pan Szarek, jeździł po fabrykach. Glen Szarek. Tak, Szarek, i namawiał, żeby podjęły się produkcji takich właśnie wyrobów, które są potrzebne w Ameryce. Ale w tamtym czasie raczej zakłady dbały o to, żeby mieć spokój, i wszyscy go tam spławiali i przyjechał do nas, do dyrektora handlowego, a był nim wtedy dyrektor Cichocki. Dyrektor dyrektorem handlowym. Wcześniej był sekretarzem. I on w związku z tym był znany, że jest, jak coś ma jakąś wersję, to on jej tak łatwo nie puszcza. Zadzwonił do dyrektora Tkaczyka, że ma taką ofertę, żeby zakład przygotował w USK produkcję takich wózków, to on będzie je sprzedawał Ameryce. No, dyrektor Tkaczyk zadzwonił do mnie, że jest taka propozycja. Ja mówię, no my jesteśmy dopiero tylko co rok powołani. Jeszcze nie mamy ani metra kwadratowego swojej powierzchni. Wszystko gdzieś kątem i tak dalej. Ale on mówi, jeżeli tego zakład doświadczalni nie weźmie, to praktycznie tematu nie będzie. Niech Szarek jedzie do następnej firmy, a my tu wytłumaczymy Cichockiemu, że to było niemożliwe. Ale ja mówię, no ja nie chcę swojej pracy w nowej jednostce zaczynać od odrzucania roboty. Wprawdzie terminy są szaleńcze, bo pokazał ten, że Szarek i zostawił prospekt, coś takiego potrzeba i za 3 miesiące ja bym to chciał mieć. No, to w naszych, warunkach rzeczywiście 1 sierpień była ta rozmowa, to oznaczało, że w listopadzie trzeba wysłać wózki. No w związku z tym zdawałem sobie posiedzieć długi czas, pracowałem w przygotowaniu produkcji, to wiedziałem, jak to wszystko po sobie te etapy następują. Wiedziałem, że to jest
karkołomne zadanie, ale powiedziałem, dobrze, proszę mi tylko wydzielić kawałek powierzchni dla organizacji biura i wykonać usługi, których zakład doświadczalny nie jest w stanie wykonać. Kaczyk mówi, dobrze, usługi będą, a biuro mamy na hali 15 oddaną w tej chwili duży usługowiec. To jest na docelowy program silników, pół mogę odciąć i od jutra bierz pan klucze i rób się. No i rzeczywiście rozpoczęliśmy. No nie chcę opowiadać, że żeby za trzy miesiące zrobić projekt, materiały i żeby były wózki badane, to było karkołomne zadanie, ale to wyszło. Dużo spraw trzeba było zupełnie inaczej zorganizować, ale w efekcie w listopadzie wózki zostały do Stanów Zjednoczonych wysłane. Sam je wysyłałem? Tak. To moja kariera zaczęła się właśnie w tym roku od wprowadzenia tego projektu w fabryce. Ja też mam swoje. A później dołączyli do grupy handlowej, a później do zadania. Ale to kariera. Ale karteczkę tam. Odcikowska, tak. I później budowałem mozolnie cały zespół handlowy. Zresztą opisałem o tym w naszej wspólnej książce, prawda? Jak to się działo, nie chcemy tu zanudzać. Mnie tylko interesują te momenty, właśnie te trudne decyzje, które w tych uwarunkowaniach geopolitycznych zostały podjęte. I się nie bał ani dyrektor Kaczyk, ani dyrektor Szaniawski. Żaden się nie bał, po prostu podjęli temat. I w ten sposób wózki golfowe otworzyły fabryce okno na świat, a później było już łatwiej wchodzić z dromaderem. Tak jest. Jeżeli chodzi jeszcze o wózki golfowe, to również na ogół w różnych zakładach, to jak jest nowy produkt, nowy rynek, to jechał dyrektor jednostki, która to opracowywała. Ja powiedziałem, za tym będzie jechał, jak będą możliwości, konstruktor, żeby on zebrał informacje, bo nie dostaniecie części zamiennej. I mówię, to w związku z tym dla nas jest ogromna reklama, że nie potrafiono znaleźć usterki technicznej, że są ciężkie w eksploatacji, źle się kieruje nimi, czy w ogóle mają jakieś usterki, że się psują, tylko było ostrzeżenie, nie dostaniecie części za nie. A serwisanci, którzy jechali tam obsługiwać, to też opowiadano mi, że wprowadzali w posłupienie tych użytkowników, bo na ogół to do serwisantów zgłaszali się użytkownicy i mówili, to mi tam coś szwankuje, to nie domaga. A oni wpadaliśmy na rynek, wszyscy użytkowników Meleksów, proszę te Meleksy nam przedstawić. Myśmy te Meleksy sami sprawdzali i mówili, w nich trzeba poprawić to i poprawiać. Nie żeby nam ten użytkownik swoje żale przedstawił. Sami doprowadzaliśmy, żeby były zgodne z fabrycznymi normami. I to u tych użytkowników budziło zdziwienie. Jak to? Serwisant szuka sobie roboty, zamiast odbijać jakieś bagi i tak dalej. Także były nawet i w technice, i w handlu, i w obsłudze nowe podejście, które zaowocowało, że tych wózków 10 tysięcy rocznie było sprzedawane. Tak. No i wtedy zaczęły się problemy, konkurencja zaczęła wytaczać działa, prawda, pozamerytoryczne, procesowe. Tam dwie firmy chyba amerykańskie musiały zbankrutować, tam coś próbowało, cztery firmy amerykańskie, tak? No i ci, którzy zostali, chcieli po prostu wyeliminować Mielec z tego rynku i w związku z tym był ten proces, który praktycznie zakończył się remisem, ale tym niemniej to spowodowało, że produkcja siadła. Tak, znaczy jeśli można tylko tutaj, bo to jest bardzo, bardzo ciekawe, co Kazio mówi, niewątpliwie zbudowanie sieci sprzedaży Meleksu w Stanach Zjednoczonych, była to sieć wspólna PZL-owsko-mielecka, fabryka ze znacznym udziałem fabryki, szczególnie w kontekście serwisu i tego znakomitego serwisu, on był niemalże serwisem lotnym, prawda? Byliśmy wszędzie, na wszystkich polach golfowych, gdzie zgłaszano uwagi. A pól golfowych w Ameryce jest,
No, tysiące. Dobra, ale ja może jako jeszcze wróćmy do tematu przewodniego. Dobrze, odbiegamy troszkę, dlatego mówię. Ale dzisiaj takim tematem przewodnim jest dromader i za chwilę troszkę wiadomości pozyskujemy. Ja dromader. Teraz przechodzę do dromadera. Bo Meleksy stworzyły szansę dla wchodzenia z dromaderem na rynek amerykański. Od tego rynku, Józiu, wszystko się zaczęło. Prawda? Oczywiście. No. Powiedz sam, ile razy byłeś w Stanach? O, nie liczyłem, ale sporo. No. Właśnie. Ale uczyliśmy się rynków poza, że tak powiem, komunistycznych na amerykańskich nawózkach, potem na dromaderach. To było, nie miał takich doświadczeń, trzeba było to wszystko budować, nie? Efektem tego jest to, że na rynku Stanów Zjednoczonych, najtrudniejszym rynku na świecie i wtedy i dzisiaj także, myśmy tam uplasowali blisko 300 dromaderów. No. No z Kanadą włącznie i z Ameryką Południową, no, na zachodniej półkuli, to jest olbrzymia ilość, prawda? Jedyny wyrób, gdzie nam się tak udało wejść na rynek amerykański. Także można powiedzieć, że w tych trudnych czasach, gdzie właściwie nam dyktowano, co mamy produkować, fabryka odważyła się otworzyć okno na świat, można powiedzieć, nie tylko nam wtedy, ale także i pokoleniom. Uczyć się prawdziwego biznesu. Bo ludzie w Polsce o tym nie słyszeli. Ja byłem, byliśmy nawet z Józkiem, byliśmy na delegacji w Warszawie, w Okęcie. I to były lata chyba, jak myśmy byli gdzieś 80., późne 80., tak, tak. Późne 80. I taki inżynier, znajomy już, ja nie pamiętam jak on się nazywał, znajomy Józka, mówi, no coś wam się chyba nie udało z tymi dromaderami, nie? Mm-hmm. A Józef mówi, przecież zrobiliśmy 730 sztuk. 759, jak to dokładnie. Wtedy, kiedy... I mówi, ale więcej, znaczy jak 1/3 została sprzedana do Stanów, nie? Tak. A facet... Normalnie nie mógł się uświadomić tego. Dlatego, że nie robiliśmy tego świadomie, zbyt dużo krzyku wokół tego produktu. Przyczyn oczywistych, politycznych. No, ale to już się ciekawe, co było w tej części, to doświadczenie ruskowe, ono się przełożyło później. Pamiętasz, George Landy, on zresztą też taką koncepcję, to był naprawdę człowiek, instytucja, która nas tam wspierała. I pierwsze samoloty, to jeden samolot został całkiem rozebrany, po prostu jeden seryjny samolot, 515, prawda? Naczynniki pierwsze. I wysłany cały kontener jako części i na magazyny, jak przyjeżdżali, tam się pokazują, co, nie ma części, jest magazyn, są części, jest wszystko. Także to doświadczenie ruskowe chyba tutaj też zadziałało, że wszystko było bardzo dobrą rezultację na starcie. Wszystko było, i myślę, że było bardzo pomocne. Proszę policzyć. Lista jest. A tu Panie Józefie, kolega Kazimierz wspomniał o tej gazecie. Pamięta Pan, jak grecka opozycja napisała szkola, że nam przyniósł tę gazetę, że nie dostaniecie śmigieł, silnik jest radziecki i do dziś dnia Grecy mają silniki, bo kupili 30 silników dodatkowo. Kalisz tam, co by byli kiedykolwiek, to ten że produkt oczywiście musiał się bronić w różny sposób, bo tam propaganda, prawda, przeciwko nam, przeciwko krajowi, no, była niesamowita, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, nie tylko. I czym się bronił produkt? Produkt bronił się między, nie tylko fantastyczną konstrukcją, ale bronił się znakomitym serwisem. Trudno tu nie wspomnieć świętej pamięci Andrzeja Szpica, no, który był człowiekiem dostępnym 24 godziny na dobę, to niego mógł każdy zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Ale to Amerykanie sami mówili o Andrzeju Handy. Właśnie. I do niego, o nim wspominałem do dziś, że to był człowiek, no, którym no, aż prosi się, żeby powiedzieć parę ciepłych zdań. Serwis był skuteczną bronią fabryki w osadzaniu tego produktu na tamtym rynku. Nie tylko. Na każdym innym też. Matra miał szczęście do ludzi, bo zespół pracował długie lata w gronie tych samych osób, można powiedzieć, i jednak to owocowało jakąś wydajnością tej pracy. Na tyle doznałem na blisku w Raleigh, że wyleciał bez paszportu, a w Meksyku nie chcieli go wpuścić. Taki był jeden. Inżynierze, ale
Sukces tworzą ludzie. Słyszałem, że pan miał wyśmienity zespół, prawda, odnośnie konstrukcji i obsługi w ogóle, prawda, łącznie od urzędników. Moja kuzynka z panem miała wielki zaszczyt i do dziś dnia wspomina pana po prostu jako bohatera w ogóle tamtych czasów na płaszczyźnie konstrukcji i organizacji prac. Jak to było, panie inżynierze? Oj, to były trudne czasy. To były trudne czasy, bo całe biuro było organizowane, że jak jest płatowiec, to dla wszystkich wyrobów, czyli AN2, Iskra, tam, to robi grupa skrzydło. Jak jest kadłub, to grupa tego. Mówimy, rany boskie, jak tu wejdziemy z tym wyrobem w taką organizację, to żeby jakąś usterkę opisać, usunąć, to jest prawie niemożliwe, bo ci sami ludzie mają tam, a to ważniejsze jest wojskowy wyrób, a to jest ważniejszy dla Rosji, a nie tam ludzie. Więc udało nam się wynegocjować, żeby grupa taka zwana sztabowa, pan Józef Bystrowski to jest jednym z głównych filarów tej grupy, że musimy mieć taką grupę, taki zespół sztabowy, który będzie przyjmował wszystkie rzeczy, jakie tam się zjawiają i szybko załatwiał. I dzięki temu w takiej grupie przetrwaliśmy, bo gdyby nie to, to serwis by kulał. I byśmy chyba polegli, żeby nie weszliśmy na rynek. A wtedy to było tak, że każdy chciał organizację zakładu robić od nowa, według swojej myśli, według wymyślonych rzeczy. A mówimy, nie, tak trzeba, tak jak rzeczywistość wymaga tego, żeby to dobrze grało. No i nam się udało, że mieliśmy taką sztabową grupę ludzi, która jak problem narastał, czy tam się zjawiał, to raz, dwa popatrzyli, co to jest, czy to jest poważne, czy nie, rozwiązywali, a potem mieli kontakt z tym dużym biurem, jak coś było większego, to duże biuro robiło, ale z tej grupy sztabowej tam była łączność i pilnowanie, czy robią na czas, czy skończyli, czy wyszło dobrze i dzięki temu właśnie udało się chyba. Nie było wtedy komputerów i pamiętam, że taki elektryk, pan Krusek, pojechał na stolarnię, tak myśmy ugadali i zamówił takie dwie skrzynki i grupy, dziesiąte, przychodziła reklamacja, wkładało się reklamacje, zeszyt się zapisywał, nie było komputerów, to było 79, nie? I na każdą reklamację była druga skrzynka i była odpowiedź, jak to zostało załatwione, to później fajnie nam przy spełnieniu przepisów i tak dalej później procedowało. Jeszcze chcę dodać drugi bardzo istotny element promocji. Jest tu człowiek wśród nas, któremu zawdzięczamy wiele, jeżeli chodzi o promocję dromaderu w świecie. To jest dyrektor, były dyrektor usług agrotniczych, nasz kolega Józef. Tyle do tego, co on zrobił dla promocji tego wyrobu konkretnego w świecie. Ja przyznam się szczerze, no trudno, to jest nie do przecenienia wprost. Pięknie to opisał ksiądz, ale nie chciał, że tak powiem, szerszej dystrybucji tej książki, bo tam jest napisany właściwie dziennik, który prowadził dzień po dniu swoje działalności na rynkach zagranicznych i to właściwie rynkach trudnych, począwszy od powiedziałbym od Andów, prawda, czyli od Ameryki Południowej, aż po Daleki Wschód. Józio, tutaj też musimy oddać Ci hołd, bo Ty byłeś nie tylko klientem, który kupił sporą ilość tych samolotów, ale poprzez usługi, które realizowałeś Ty i Twoja dzielna załoga, ZUA, prawda, na rynkach całego świata, to był drugi bardzo istotny aspekt promocji. To była promocja żywa. I ten samolot pokazał swoje możliwości w konkretnych warunkach działania. Obsłudze na przykład przy polach, obróbce pól bawełny, prawda, czy innych operacjach w Afryce i nie tylko. Ale może oddajmy głos Józiowi, niech coś... Gaszenie pożaru. Ale oddajmy mu głos. Ja muszę powiedzieć to, bo jak mówimy o elementach, które zaważyły o sukcesie jego produktu na rynku, to te dwa w moim odczuciu były kluczowe. Teraz już oddaję Ci głos, może powiemy, jak działaliśmy na innych rynkach, gdzie też nie było łatwo. Ale czekaj, to jeszcze się trochę wrócę wstecz. Więc elementem powodzenia było też łatwość przesyłania samolotu przez ocean. Jak pierwsze na rynek amerykański dromadery szły,
to wykorzystaliśmy gotowe skrzynie z AN2, ogromne skrzynie, które musiały być na pokładzie statku stawiane na pokładzie górnym, bo nigdzie nie weszły, bo to nie były wymiary kontenerowe, tylko były dużo większe niż kontenery. I w takich skrzyniach najpierw trzeba było dwie skrzynie, żeby wysłać jednego dromadera. A jak zobaczyliśmy, jak to wygląda, trudno, to mówimy, tak, to my nie pojedziemy z tym wszystkim. No to się udało nam upakować potem dromadera, dromadera w jeden kontener. To był sukces. Ale to wymagało takiego na centymetry dopasowania się do wnętrza kontenera i porobienia specjalnych łoże trzeba było do tego zrobić. Bo przecież tak luzem się nie wrzuciło do kontenera zespołu, tylko ono musiało być mocowane, zapakowane. I dzięki temu, że do jednego tego kontenera udało się wsadzić dromadera, to już był sukces, że można było łatwo przesyłać na rynek amerykański, czy tam, wiesz, morską drogą. Drogą morską. A potem mówimy, no dobrze, ale ta skrzynia to jest bardzo droga. Ona na pokładzie statku musi być, to kosztuje ileś $16,000 sam transport kosztuje. Mówimy to tak, nie, a kontener to kosztował 3000 wtedy. Tak. 3000 szczynka. No i były prace, żeby właśnie zespoły tego samolotu upakować w jeden kontener i to się udało. To też w swoim biurze te prace odbywały. Tak, ciągle w tym samym biurze, ciągle w tych samych, ci sami ludzie. Żeby to. Więc tu było ważne to, żeby samolot był rozbieralny. Żeby można było łatwo zdjąć skrzydła zewnętrzne, zdjąć centropłat, usterzenie, podwozie, żeby to nie nastręczało trudności jakichś lub skomplikowanych łamańców, żeby to zmontować. Prostota montażu i demontażu zaważyła też na tym, że odnieśliśmy względny sukces, można powiedzieć. Tak. To były dwa aspekty, logistyczny bardzo ważny, prawda, i ekonomiczny, kosztowy. Ekonomiczny, tak. Bo ciężar dostawy samolotu leżał po stronie producenta. Panie Zefie, ale my ciągle mówimy dromader. Mój pan dromader mówi w tej chwili o M18, tak? No tak. Ale tak. Teraz pytanie, były kolejne wersje. Co to zaważyło, powiedzmy? Czy to były długie serie, krótkie serie? Czy one po prostu, powiedzmy, M18 były priorytetowe, a reszta się nie liczyły? Nie, to nie tak. Jak na rynek wszedł dromader, to mieliśmy ścisłe kontakty z użytkownikami. Użytkownicy mieli różne wymagania. Mówią, o, to jest dobry, ale potrzebujemy samolotu mniejszego. Ale inni znowu mówią, nie, my potrzebujemy samolotu dużo większego od dromadera. No to tam nasunęło, że skoro takie wymaganie rynku jest, to trzeba wobec tego na bazie dromadera, na bazie M18, zrobić następne samoloty lub wersje. I tu o Jarek jest Ruszewicz, wziął się za samolot mniejszy, dromadera, tak zwany mini dromader, z napędem silnikiem 600 konnym. Tadzio Widełka, nie żyjący już od lata, szkoda. Wziął się za samolot większy od dromadera, super dromadera, z wykorzystaniem elementów, co jest. I w ten sposób powstała cała rodzina. Myśleliśmy też o napędzie turbinowym, ale silniki turbinowe nie były produkowane w Polsce. Prawie Łytun był bardzo drogi ten silnik, a dolarów nie było, waluty obcej nie było, więc wersje turbo u nas w Mielcu upadły. Pomysły te nie znalazły realizacji, natomiast Amerykanie zrealizowali, to i Kanadyjczycy też realizowali. A samolot większy to był dromader super, ale kiedy on był w próbach w locie, to nastąpiły zmiany ekonomiczne. Prywatyzacja nastąpiła. I PZL Mielec miał na własny rachunek być zakładem prywatnym. I to był okres taki, że nie było na pensję. Przez 3 miesiące chodziliśmy bez pensji. Potem zaczęły się wypłaty częściowych pensji. A dromader super był wtedy na lotnisku. Nie było pieniędzy na paliwo do super dromadera. I dlatego super dromader skończył się tak, że cele finansowe, a to trzeba wyłożyć kapitał, poczekać 3-4 lata, zanim to zacznie na rynek wchodzić i procentować, jeśli będzie udane. Ale elementy, jakie w super dromaderze badaliśmy, bośmy tam chcieli zrobić to lepiej jak dromader, nie?
elementy potem przerzuciliśmy na gromadera. Więc te nieduże zmiany, jakie tam wyszły, ale bardzo ważne dla eksploatatorów, to przerzuciliśmy i wprowadziliśmy do gromadera. No, to tak pokrótce. Może pan Ruszewicz powie, jak to było, powiedzmy, z tym M16, M21, M21, tym mniejszym gromaderem. To przede wszystkim było postanowienie takie, że samolot ma się opierać o części gromaderowskie. I to było tak zakonstruowany samolot, że 75% części było z gromadera, z większego samolotu. Ja nie bardzo chciałem się na to zgodzić, bo z większego samolotu to samolot wyjdzie ciężki. I tak było. I mieliśmy go przekonstruować na lżejszy, ale ze względu na finanse AN-28, na Irydę, no zakład, znaczy nie miał mocy przerobowej, żeby się tym takim tematem zająć i sprawa upadła. No, zostały zrobione dwa samoloty do lotu, jeden do prób statycznych i tyle. Jeden samolot lata do dzisiaj. Co? No jest lata do dzisiaj u Niemca, który wykupił ten samolot od jakiegoś przedszkola, gdzie stał na postumencie jako pomnik, nie? W Niemczech to było. Przekazał tego trupa starego do partner, firma taka na lotnisku Kasprza Krobę prowadzi tą firmę. I oni wyremontowali ten samolot do lotu. Samolot poleciał. Łącznie z tobą to. Samolot poleciał do Niemiec o własnych siłach. Także lata do dzisiaj. Ale się udało. 5 lat temu był w Niemczech. Nie, był 2 lata temu na pokazach. To teraz może pan Józef Rogów coś powiedzieć na ta współpracy. Jaka się układała, bo to był, jak to się mówi, kto produkował, aż to nie eksploatował, to eksploatował. O produkcji, ale nie chciałbym mówić, tylko chciałbym powiedzieć, dlaczego ten samolot był uznany, bo miał dobry zespół. Miał bardzo dobry zespół. Ja bym może tak pana Józefa, kiedykolwiek myśmy robili naradę w Zakładzie Usług Lotniczych, pan Józef nigdy nie odmówił, żeby na tą naradę nie przyjść. I oczywiście na tej naradzie były czasem między mną a panem Józefem, czasem nawet dosyć ostre słowa, zdania, ale pan Józef się nigdy nie obraził, bo myśmy nie mówili to złośliwie, tylkośmy mówili zawsze, co trzeba zmienić, co trzeba zrobić i tak dalej. Jeżeli chodzi o dromader, no trzeba powiedzieć, że Zakład Usług Lotniczych, który był tak przez wiele lat przez różnych ludzi bardzo słabo oceniany, dzięki temu zakładowi te samoloty weszły, powiedział, na wielką skalę do lasu państwowych. No pierwsze bazy ja rozpocząłem w Radomiu, w Warszawie i tak po kolei te bazy na bazie WSK Mielec, gdzie w Zielonej Górze chyba, czy w Jeleniej Górze mieliście swoje pole szpitalne. Myśmy zaczęliśmy na... Pan Józef nigdy nie odmówił, żeby pan profesor Karlikowski, jak przyjechał do Mielca, czy do Radomia, czy do Warszawy, pan Józef zawsze się starał być i to, co pan profesor Karlikowski, odpowiedzialny za Generalną Dyrekcję Lasów, za wprowadzenie samolotów do gaszenia, bo już helikoptery zaczynały w tym czasie. No i trzeba powiedzieć, że w Polsce w tym czasie, kiedy ja kierowałem Zakładem Usług, pracowało 22 dromadery w Lasach Państwowych, plus pan Kita, który kupił chyba 6 czy 7 w tym czasie. Także już można powiedzieć, że w Polsce no, lasy były zabezpieczane przed pożarami, przede wszystkim dromaderami. A dromadery nie tylko spełniały gaszenie pożarów, ale te opryski przeciw brudnicy, niszki i innym podatkom. Jeszcze chciałbym powiedzieć to, że ten samolot był wspaniały. Udało nam się wprowadzić te samoloty do Chile. 11 dromaderów pracowało w Chile. Jak ja odchodziłem w 2005 roku, 11 tych samolotów
to by trzeba może i pół godziny, i godzinę móc. Jakimi metodami żeśmy te samoloty wprowadzili do gaszenia pożarów? Ale nam się udało i one spełniały swoją naprawdę wielką rolę i uznanie. Kolejne 9 dromaderów również żeśmy wprowadzili do Portugalii. I też różnymi metodami trzeba było i wprowadzono. Ja już nie mówię, że Hiszpania tam już miała swoje, ale do tego chcę powiedzieć, że po jednym egzemplarzu w Brazylii wprowadziliśmy. Do Argentyny chyba 2 dromadery. Także po kolei do Azerbejdżan miał też jeden samolot. Także te dromadery były no, dosyć tego, że mieliśmy zapotrzebowanie, to jak już wcześniej powiedziałem, 10 dromaderów kupiłem w Bułgarii, a że kupiłem 10 dromaderów, to jeden za pół litra łódki dostałem 11. Za jeden pół litra łódki. On nie był pełnosprawny. No cóż jeszcze tu dodać? No, żeby te samoloty, to mówię, że zespół. I temu zespołowi trzeba dzisiaj chyba serdecznie podziękować. Ja tu bym nie chciał nazwiska, ale z panem Rumszewiczem żeśmy byli w Finlandii na pokazach. Taką metodą się to wprowadzało, te samoloty do gaszenia pożarów. Nie, jeszcze nie tylko. Żeby one mogły się przyjąć. No i tu też chyba pan Rumszewicz może powiedzieć, nawet swoją rodaczkę gdzieś tam zapoznał. Pamiętam, dosyć to było ciekawe, spontaniczne. Wreszcie ładnie spędzali czas. A dromadery w ten czas pokazały swoją klasę. No cóż, Neli tu wielkie słowa podziękowania. Brakowała część. No Nela, stoi samolot, kary umowne. Już Nela mówi, no coś za łapkę. Szła na produkcję, wymontowywali, czy tam była na półce, brawa, a później... Także zakup z częściami nigdy nie mieliśmy jakichś problemów. A do tego no, chcę powiedzieć, że to lotnictwo no, rozwijało się prawidłowo. Tu Tadziu, tu Śledziona może powiedzieć, jakie miał kłopoty w Iranie. 52 Antonowy pracowały również w Iranie. WSK Mielec sprzedało. No nie chciałbym tu mówić około chyba 16. My, żeśmy, ile? To 30. Ale to już może i później. A myśmy, chyba to był Krzysztof, to 5 sprzedaliśmy, mimo że to taka trochę była nasza konkurencja. To żeśmy pomogli, Krzysztof handlowy pracował. Berdechowa. Gabryś. No tośmy nawet do ministra doszli, żeby dromadery sprzedać. No i ten czas wziął od Mielca 5 dromaderów. Tak ta współpraca była, no bym powiedział, wspaniała. Ta praca przyniosła te efekty, jakie one w danym czasie były. Dziękuję bardzo. Ja bym może powiedział, że się podzielił z nami troszkę wspomnieniami z pracy właśnie dromadera. Które były transportowane do Iraku samolotem AN-12, kabiny były zapakowane, cały samolot zespołem zapakowany. Zespoły były wyłączone i montowane, i oblatane, i dopuszczone do pokazu w wersji pożarowej. Na tych dwóch dromaderach chcę powiedzieć. No to były pierwsze samoloty, które poleciały właśnie do Chile. Do Chile to był do montażu samolotu i dopuszczenia do lotu. Dali nam tylko po 15 minut zgodę na obrót samolotu. Co za 15 minut można sprawdzić? Duży krąg zrobił na lotnisku, no ale takie by warne. Dali 15 minut na obrót samolotu. Tak, pilot Olszewski nam zapytał. I z Józiem nie byli. A pamiętasz, że kapotaż w Iraku? A kapotaż tak, to był pilot. Kożuch. No nie wysłał ekipy, żeby sprawdzić lądowisko, a tam był opad. No wiadomo jaka tam ziemia, jak nogę położy, to tak metr podnosi, tak 10 centymetrów. No i jak wylądował, to pchał podstawki przed sobą. Ja bym opowiadał, co podniósł się, stanął dęba i stoi chwilę.
Może się wróci z powrotem, ale nie, poszedł na te nowe. No uszkodzone były sterzenie pionowe i skrzydło. Samolot się nadało do remontu. Teraz proponowałem. Dobrze, że LPB uratowała. No i pokaz zakończony. Drugim samolotem był podlecki pilot. No ładnie to zademonstrował, na lotnisku gaszenie tam pożar zrobili. Przygotowali zapewne. Uszczelił się tą bombą, elegancko zgrabił ten pożar. No ale to było tyle. Tam wojna wtedy była z Irakiem, znaczy z Iranem. Nawet jak byśmy w hotelu tam pracowali, to spadły dwie rakiety do Tygrysa, do rzeki. To nas w nocy o 12 ewakuowali z hotelu na ulicę, żebyśmy wyszli. No już nie mogło być. Takie, pamiętam właśnie epizody. A jakbyśmy uciekali z hotelu, wankarze? A, wankarze, czym się nie wzięli? Część się nie ziemi. Część się nie ziemi był. Nie, nie, szklanki były na stole i tak pełne. Spływają te szklanki. Ale się upili, zdążyli. I nie czuje się ziemi pod sobą, tak jakoś. Nieważkość w pewnym sensie. No, wszystko się trzęsło z wody. Na lotnisku takim modelu miał. My przedłużaliśmy resursy samolotowe. Dwa na podstawie biuletynu. Bez remontu samolotu. Przegląd był generalny, spektroskopia, wszystkie bez zawieru. I potem montaż oblotu. Także remontu nie było, bo taki biuletyn powstał. No i to on się sprawił, ten biuletyn. Pierwsze to bywa w Turcji, pół samolotu. A przedłużany był resztę. I tam kolego Ruszewicza. W Iranie to latały? Jak z piciem alkoholu. Jak sobie robię? Nie, przepraszam, korzenia to była gdzieś tam. Soja, w kominkach. Ale byli tacy, że przychodzili potem pozamykane zasłony na okna i przychodzili na to budeczkę tam. Zbierali. Każdy się rewolucjuje. Przecież jak było, że ich rozpijamy, nie? Oni przyjechali tutaj, cała jego panu szkolenia, to jest strażnikiem rewolucji. Chodzili dookoła hotelu. Nie wolno im było dziewczyna, a gdzie dziewczyna. Nie, ale w negocjacjach powiedz, jakie przerwy musiały być robione i po co? No, ale tak było. No. Było tak, że w sali konferencyjnej były rozmowy z nimi, prawda? I oni nas prosili o odpowiednią przerwę, bo po tym czasie musieli się po prostu skierować w odpowiednim kierunku i odprawić swoje mody. Ale myśmy to byli rozumieli wtedy, szanowali ich odrębność religijną. Ja już pierwsze rozmowy takie, co była przerwa, to były w PZL, w 7 literów. Modły odstawili, bądźmy czekali, te modły wszystkie odstawili. Ale jak się zdecydowali na wypicie kieliszka krótkich albo wina, to zwracał się do ściany, nie przy stole, tylko do ściany, wychylał, żeby nie widać, żeby prorok nie widział. To panie Józefie, to tak wyglądało, znaczy się jak właśnie byli przy nich ty obrońcy rewolucji, ale ja pamiętam jak przyszli do mnie do domu, to był rok, nie wiem, 80 któryś, a każdy z nich miał po 30 par butów, takich szpilek różnych, ja wszystkie sąsiadki pozapraszał, to pili równo. Kształceni we Francji, było ze trzech tych pilotów we Francji, byli szkoleni. Czyli szybko się adaptowali. No, a jak oni wyjechali, to potem dziewczyny przychodziły, przychodziły, a czy jechał na serwis? Że ją zabierze za granicę, zdjęcia podawały. Jakie ci się przez czym ty diabłus pod winę uciekłeś, żeby tego Iranu cię nie zabrała. Nie, zdjęcia przynosiły. Tak, że tam obiecywał jakiś papierkiem, jakieś pieniądze dawał. Może jeszcze taki ciekawszy temat, to może mi już polecenie powiedział, a my to uzupełnimy, jak walczyliśmy o Grecję już. To jest ciekawy temat. Ciekawe, tylko trzeba sobie przypomnieć to. A mi się trochę trudno to dobrze, już ja robię sztem. Tak? Otóż to były początek lat 80. Pojawiła się szansa początkowo sprzedaży 80 samolotów Trumana, więc to była największa transakcja w historii w ogóle. Ale co się okazało? To był barter, bardzo skomplikowana transakcja barterowa międzyrządowa, między rządem greckim a polskim. Ja akurat to dokładnie znam od początku, bo negocjowałem ten temat ze strony fabryki. I okazuje się, że w końcu nie mogli, Polska nie mogła kupić odpowiedniej ilości pomarańczy, co wtedy było rarytasem, jak pamiętamy. I dlatego musieliśmy sprzedać zaledwie 30, a nie 80 samolotów. No a więc to tytułem wprowadzenia. I
to dla nas było, jakie to było olbrzymie doświadczenie realizacyjne, bo zanim oczywiście sprzedaliśmy tą flotę całą 30, to był tam realizowany przecież, podpisaliśmy umowę, no, tak zwaną pilotażową, prawda? I tam funkcjonowało 8 maszyn, z tego co mi wiadomo, ja tam byłem, ja tam byłem z grupą świętej pamięci Andrzejem Pamułą, którego już nie ma wśród nas, z Tadeuszem Pakułą. No wtedy zmontowałem najlepszą kadrę, jaką była możliwa, prawda? Do realizacji. Szkola plus paru ludzi z serwisu lotniczego byli też tam obecni, żeby można było realizować natychmiast na jakiekolwiek lusterki, jakie się mogły pojawiać w okresie. Ta próba pilotażowa trwała 3 miesiące. Bardzo intensywna. To trzeba przyznać, że to było z instytucjami wojskowymi, to nie było to było NATO, to było wojsko. To było NATO, gdzie w fabryce nikt nie miał pojęcia, jakie są procedury NATO-wskie, jakie dokumenty trzeba przygotować do szkolenia, do przekazywania tamtej strony, do montażu, do oblotu, do prób i tego wszystkiego. Więc proszę sobie wyobrazić, jak już te 8 maszyn spełniło ich oczekiwania, to nastąpiła realizacja całej floty 30. I proszę sobie wyobrazić, ja tam byłem wtedy szefem całej grupy, jak Ryszard Święty powiedział tak, że chce to zakontraktował, to jedzę teraz to zrealizuj. To są jego słowa, które cytuję, autentyczne. I wtedy właśnie zabrałem tą ekipę taką, no, do realizacji całej floty. No, to jest olbrzymie przedsięwzięcie i proszę sobie wyobrazić przebazowanie tych samolotów, tej całej trzydziestki. Lot nad Morzem Śródziemnym. Tak, lot nad Morzem Śródziemnym. Później było przekazanie tamtej stronie, to też trwało, bo to były, prawda, to wojskowe. Myśmy musieli po nocach, ja pamiętam jak dziś, po nocach w hotelu, drogie koleżanki i koledzy, przez półtora miesiąca siedzieliśmy, żeby opracować prospekty do szkoleń według norm NATO-wskich, tam na miejscu, instrukcje użytkowania w locie, instrukcje obsługi, wszystkie, pełna dokumentacja była przez nas nocami, dniami, nocami tłumaczona z języka polskiego lub z rosyjskiego czasami na język angielski. Także tam to była ciężka haluba po nocach. A bez tego nie chcieli wziąć. A bez tego nie byłoby po prostu samolotu. Więc to było olbrzymie doświadczenie, jeśli chodzi o struktury wojskowe, militarne i to natowskie. To były, pamiętajmy, początek lat 80. No, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. Już tam aktywnie uczestniczył, że tak powiem, pomagał mi w negocjacjach, bardzo niełatwych, trudnych. No i w końcu się udało ten temat zamknąć. No nie na takim poziomie, jak chcieliśmy. No, ale... Ale dobre 30 niż nic. Ponad 30, bo już nie pamiętam 30. Czyli co Państwo, ja bym miał taką prośbę. Spryszek jeszcze, może no, to jedno, może. To chciałem dołożyć. Spryszek, chciałem się po pierwsze pogratulować, że to fajnie... A też się będzie trzeba nawet. Jeszcze czas. Drugą rzecz chciałbym powiedzieć, że ja mam dosyć dużo takich filmów. No, kiedyś one były z WSK wyrzucone na śmietnik, a mnie się tak udało, że znałem się dobrze z panem Pileckim i on mówi, chcesz to sobie, to bierz. No i ja tych filmów, które są na tych taśmach, zabrałem. Część sobie już przegrałem na płytki i tam produkcja Dromadera, produkcja Iskry i Rydy przede wszystkim jest ogromnie pięknie pokazane. Możemy się tym zaopiekować. Te samoloty, jak te między innymi jeden stoi, to też one były gdzieś tam do komuś do przekazania, czy do rzucenia. Ja odkupiłem od pana Sekretarza. I praktycznie wszystkie samoloty, jakie WSK produkowało, ja w domu przede wszystkim mam. Mało. Chciałem to przekazać w danym czasie, no, gdzieś tu w Mielcu, żeby one mogły, że może wszystkie samoloty związane z agrolotnictwem. No, napisałem pismo do pana prezydenta, przyszedł gość, oglądnął te wszystkie samolociki moje, to różne wielkości, takie modele przede wszystkim. No, gdzie ja to w Mielcu postawię? No, ja nie mam gdzie postawić. A żona to ja kobieta karna, no trzeba co jakiś czas te kurzyki ścierać matką. No i doszło do tego, że zdenerwowałem się tak i zadzwoniłem do pana dyrektora Radwana w Krakowie. W ciągu 2-3 dni samochód przyjechał z Krakowa, z muzeum w Krakowie.
No te samoloty. Stoją tam. Moje zawody. Jeżeli Państwo byście chcieli kiedyśkolwiek oglądnąć, ja ich nie odwładnie przekazałem chyba około 20. Jest sporo. Są dyrektor potrafią sobie ze szkła zrobić. Te wszystkie materiały na takich grzybeczkach to powierzą. Jedno tylko życzenie miałem, żeby tam było moje nazwisko i że to zostało przekazane nieodpłatnie. Jest to w najpiękniejszej hali w Muzeum w Krakowie. Każdego tam zapraszam, możecie pojechać. A jeszcze dzisiaj dysponuję takimi dromaderami M15, AN2 i inne samoloty Iskra i tak dalej. Co? Właśnie ten dromader z eksportu, jak pamiętam. Bo ja muszę poganiać, bo moim zamierzeniem jest co, powiem co jest, żeby się wszyscy wypowiedzieli. A są osoby, które jeszcze powiedzmy widzę, że chciałyby powiedzieć, a mają coś, jakieś tajemnice, a powiedzmy miałbym prośbę. Ja chciałem pociągnąć dalej ten wątek, o którym Pan mówi, ponieważ od jakiegoś czasu próbujemy pozyskiwać od ludzi materiały wszystkie związane z WSK, z PZL, Mielec i z wszystkimi innymi i gromadzić je w jednym miejscu w postaci jakichś zbudowanych materiałów archiwalnych. Trochę udało mi się pozyskać aktualnie z PZL Mielec, który twierdzi, że nie ma spadkobierców w WSK i jako tako jest to dobro wspólne, czyli nie można tego podpisać, że jest to materiał tej czy tej osoby, ponieważ syndyk się na to nie zgodził. Czyli wszystkie materiały, które były produkowane dla PZL-u, są dobrem wspólnym miasta. I szukamy czegoś takiego, żeby móc skopiować od ludzi takie materiały. I już dwa odcinki archiwalne, materiały mieleckie opublikowaliśmy. Między innymi kilka pokazów, które odbyły się w Mielcu i przylot samolotu Rusłan do Mielca. Tak, ten materiał jest powszechnie opublikowany na naszych stronach internetowych. Można to sobie zobaczyć, tam wiele z twarzy tam się pojawia w tamtych latach. Również szukamy w tej chwili możliwości wypożyczenia lub przekazania wszystkich części, agregatów, jakichkolwiek elementów lotniczych, które można pokazywać młodzieży podczas choćby nawet naszych szkoleń tego pilotażu czy innych i powrócić do koncepcji zbudowania w Mielcu Muzeum Lotniczego, które jakiś czas temu taka koncepcja się pojawiła, ale ta koncepcja jest nijaka. Próbowaliśmy rozmawiać z prezydentem, gdzieś ma być przeznaczone na tyłach Muzeum Jadernówki kawałek miejsca, gdzie to wszystko będzie gromadzone. Jest to na pewno będzie zbyt małe pomieszczenie, żeby takie rzeczy zrobić. Ostatnio udało mi się znaleźć w internecie, uważam, złotego grala, czyli pełna kabina od samolotu Iryda była do sprzedania w dosyć dobrych pieniądzach. Kontaktowałem się z prezydentem, kontaktowałem się z osobami, które by mogły to odkupić, żeby to z powrotem wróciło do Mielca, bo to zostało ukradzione w zakładach remontowych w Kutnie, gdzie wszystkie Irydy były zgromadzone i oni je tam, że tak powiem, rozdarli i to w tej chwili resztki, ostatnie sztuki tego wypływają w internecie na różnych aukcjach i można było to odzyskać, odkupić, żeby to z powrotem do Mielca wróciło. Te pomniki, które my mamy, są gołe, skorupy, nie ma nic. Jeżeli ktośkolwiek z Państwa takie coś posiada, tak jak tutaj Pan Rogus powiedział, materiały archiwalne, chciałby je gdzieś pokazać, my chętnie je skopiujemy, oczywiście napiszemy, od kogo je pozyskaliśmy. W nowoczesnej technologii je scyfryzujemy, opublikujemy na stronie naszego portalu z informacją, skąd to zostało pozyskane i opublikowane. Dużo też w tej chwili kontaktujemy się z panem Tadeuszem, który pomaga nam poskładać gdzieś tam rocznikowo. Pan Franaszczuk, którego to mogło być okresu, bo to były rozbieżności w opisach w PZL-u. Część jest pisana, że jest na przykład 87, już po chronometrażach udało nam się ustalić, że to były inne lata. Pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej tych materiałów odzyskać, żeby to opublikować i pokazać ludziom, bo w tej chwili, gdy się mówi, że w Mielcu zostało w ciągu 3 lat wyprodukowane na przykład 30 śmigłowców, wszyscy mówią jak dużo. Natomiast gdy się weźmie książkę pana Chojeckiego i pana Oleksiaka i zobaczy na ostatnie karty, ile rzeczywiście przez te 20 lat wyszło sztuk tych samolotów, no to ludziom w tych głowach już coś się przestawia, że to były dziesiątki sztuk miesięcznie, a nie 30 przez 3 lata. I do takich właśnie historii chcemy wrócić, żeby to jak najwięcej materiałów z tego pokazać. Jeszcze jeden wątek. Jest grupa profesjonalnych modelarzy, którzy robią modele redukcyjne w skali, odlewane z żywicy, bardzo dokładne, bardzo precyzyjne dla kolekcjonerów na świecie. Również zwrócili się do nas z prośbą o wszelakie materiały w tej chwili dotyczące samolotu Iryda.
jakiekolwiek zdjęcia jeszcze przed tą wersją końcową M96 czy pomiędzy M93 i M96, jeżeli ktoś z Państwa posiada, również chcielibyśmy je skopiować, pokazać tym ludziom, żeby zbudowali jak najbardziej dokładne i odzwierciedlone te modele. Model M18 na pewno Pan zna, model Pana Wieczerzaka, który zrobił piękny model w skali z Żywicy, w skali 1,35, duży model, można go do dnia dzisiejszego można sobie taki model kupić, złożyć, bardzo fajnie wygląda, mam taki w domu też, wiem, że jest super zrobiony, dokładnie, z pełną kabiną, z wszystkim, jeżeli ktoś jest zainteresowany, mogę kontakt do tych modelarzy przekazać. Dobrze, a ja może bym Pana szukał. Kilka słów. Nie, proszę. Tytułem wyjaśnienia, bo nie ujmując mojemu przedmówcy, panu Roguzowi, to chciałbym zaznaczyć, że, znaczy tytułem takiego sprostowania lekkiego, jeżeli chodzi o Portugalię, ówczesna wytwórnia sprzętu komunikacyjnego zainicjowała temat portugalski, który miał miejsce w latach 83, 84, 85 i potem Zakład Usług Agrolotniczych temat przejął. No, z powodów, no trudno mi powiedzieć, być może nie była kontraktem dalej zainteresowana firma. Sprawa pożarów. Mówię tu o pożarach w kraju, o lataniu na gaszenie pożarów, bazę przeciwpożarową, jaka powstała w województwie zielonogórskim. Rok 83. Ta baza powstała w Czyskowicach. Nie, jeżeli to herbatę, szofer jestem. Nie, no to pilot to tylko dwóch nie pije, tam na pomniku i automatycznie. Wracając, no powiedzmy z różnych względów leśnicy byli bardziej zainteresowani lataniem na agro, na szkodnika, jakim wówczas była brudnica mniszka. Latanie pożarowe w 83 roku było sporadyczne. Dopiero w następnym roku, po zmianie lądowiska na lądowisko w Goznicy, to by można było jeszcze tam na temat Krzyskowic parę słów powiedzieć, przy czym nie uczestniczyłem w tym i to tutaj się nie wypowiem. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o latanie w Goznicy, równolegle w tym czasie w Polsce latały dwa samoloty. To znaczy, jeden był samolot, ja już w tej chwili nie pamiętam, mówię dwa typy samolotów. Jeden to był PZL 106 Kruk, produkt WSK Okęcie i nazwijmy to konkurencyjny wyrób mielecki M18 Dromader. I historia była tego typu, że Dromader miał rozwiązany prosto, bo w sposób mechaniczny zrzut wody, zrzut tej bomby wodnej przy zastosowaniu klapy pożarowej. Natomiast w przypadku samolotu PZL 106 ktoś tam sobie przekombinował, czyli sprawa była w ten deseń, że było to sterowanie elektrohydrauliczne, czyli sygnał elektryczny, realizacja hydrauliczna i na ogół często, gęsto słyszeliśmy w eterze o przeniósł, nie doniósł, zacięło się z różnym opóźnieniem. I być może jest to jeden z sukcesów Dromadera na rynku pożarniczym, przynajmniej u nas. I ta baza w Krzyskowicach w Krzyskowicach to był 83 rok, 4, 5, 6, 7 i 8 była Goznica. I teraz, żeby nie przynudzać, taką małą anegdotkę mam w kościelnym garniturze. Lat temu kilkanaście, upalne lato, susza. Któregoś dnia wróciłem z pracy i żona mówi: ty słuchaj, Tadeusz, byłam u sąsiadki i mówi Irena, czyli ta sąsiadka, mówi: popatrz, ta moja teściowa, która leżała złożona chorobą na łożu boleści od jakiegoś czasu, ta pani, starsza pani, chyba ze dwa lata leżała na łóżku
I mówi, ta moja teściowa chyba zwariowała. Mówi, deszczu nie mamy od miesiąca, a ona mówi, że tydzień temu padał deszcz. Oni, ich wówczas nie było w domu. Byli gdzieś w mieście na zakupach. No i historia jest tego typu. Żona mówi, podlałbyś ogród. Akurat mieliśmy w obróbce dromadera. Znaczy, czy w ogóle kilka dromaderów było. I do oblotów była zakładana klapa, nie ta przeciwpożarowa, tylko nazwijmy w wersji ciekłej, gdzie zrzut awaryjny był rozłożony w czasie, nie było efektu bomby wodnej. No plus, zraszania się nazywało. No nie, zraszanie to jest jeszcze inny temat. Ogólno miała dwie funkcje. Józiu, Józiu. W każdym bądź razie różnica była o tyle subtelna, że zrzut bomby wodnej no to było 1,5 do 2 sekund, a tutaj w zależności od ilości wody 7 do 12 sekund. Do oblotu braliśmy tylko 700 litrów wody, czyli sam zrzut to było około 7 sekund. Czyli powiedzmy, kiedy przeleciałem nad naszą posesją, nie spadła całość na moją działkę, tylko poszła i na działkę sąsiadów, a że były okna, po szybach deszcz spłynął. Nieco wyżej leciałem, bo też tu by można było o różnych głupotach, które nam się trafiały w Gwozdnicy, opowiedzieć. Wolałem to uczynić z nieco większej wysokości, przy stłumionej mocy. Starsza pani mogła samolotu nie usłyszeć. No i prawdę by miała. Podobnie robił... Nie, swój też, ale przy okazji im. Podobną sytuację robił pan Podlecki na Dziubkowie, też dosyć często tam. Ale ja mam taką prośbę, słuchajcie, ja widzę tak, aktywna jest lewa strona, może na prawą stronę byśmy coś... Roman Kucharski może coś... No, prawica teraz jest przy władzy. Nie musimy tu iść tym samym trochę. Roman, mogę teraz coś od siebie. Ja bym dużo opowiadał, jak byliśmy w Rzeszowie. Może lepiej nie opowiadać. Zakonnice miały sady, tu już mówię. Tak, z jabłkami. Ale głosiło się całodzienną pracę z przyjemnością, która... odbywała się wieczorem i to wszystko w namiotach dwuosobowych, w warunkach. Ja was kontrolowałam raz. A to tylko raz. Ogoleni po oblocie. Tak, po oblocie. Ja opowiem taką jedną rzecz. Zanim przyjechał organ nadzoru, to puścić tam dromadera do lotu, no to musieliśmy zrobić promień albo taką rozgrzewkę przed tym. I pamiętam, świętej pamięci, mój szef Stępień Włodzimierz chodził wzdłuż pasa, to mieliśmy pozwolenie na przemieszczanie się do świat lotniczy. I Andrzej Pamuła, też świętej pamięci, no jeździ tym samochodem, tej nazad, tutaj Pamuła, no to kurde, kiedy startuje, no warto, wiesz, korony i tego typu teksty. I nagle po paru kołowaniach rozbiegał samolot i mówił, no kurde, jest. I dopiero na drugi dzień cała komisja przyjechała z Tadziem Śledzionym na czele, bo nie mogli trafić do Rzeszowa do Aeroklubu. No i tam też dokumentację odbierano chyba 3 dni z małymi przerwami. Wszystko się udało. Na zajęcia świetlicą. Parę pomiarów trzeba było jeszcze krótko zrobić. Świetlica, 2 namioty 12-osobowe takie zestawione. No pełna uroczystość. Ale ten wyjazd wasz był właśnie związany z tym, że jak po cichu zaczęto próby na dromadera M18, to wtedy jeszcze na zakładzie, w OBR-ze właściwie, bo u nas też byli, nie? I inżynierowie ze Związku Radzieckiego. Więc to wszystko była wielka tajemnica. Ja mam tutaj takie pytanie, to mnie tak nurtuje, ponieważ cała produkcja, właściwie myśmy byli uzależnieni od Związku Radzieckiego i te prace początkowe się odbywały po cichu. Jaki niesamowity wpływ miał, nie wiem, dyrektor, sztab ludzi, czy coś takiego, że to się udało zrobić taki myk, że te prace nad dromaderem trwały, że dzięki temu, dzięki jednej osobie, kilku, nie wiem, udało się trzymać tego toru i ten dromader poszedł. To dzięki dyrektorowi Ryczajowej. No.
że wtedy był M15. Że było bardzo trudno. I to było pierwszeństwo M15 dla Związku Radzieckiego. I konsultanci radzieccy przychodzili do dyrekcji. Mówię, co wy tu robicie, jakieś inne samoloty, a dla naszego kraju wyrób podstawowy ma opóźnienia. Skierujcie wszystkie siły na M15, żeby szybko ten samolot poszedł dla Związku Radzieckiego. A dyrektor Ryczaj, znaczy, nie usłuchał tego. To mówi, róbcie do nas, mówi, róbcie swoje, ja tu załatwię to. I potem już się nie czepiali nas. A zwłaszcza byli źli, jak przyszli zobaczyć dromadera na lotnisku. Specjaliści z Moskwy, z Kijowa byli wtedy. Samolot był w hangarze aeroklubu i był strażnik. Jak zobaczył obcych ludzi, przepustki macie, a to byli Rosjanie. Macie przepustki, nie mamy. Nie ma wyjścia, zamknął drzwi, nie wpuścił. To dopiero była interwencja na szczeblu właśnie dyrektora Ryczaja, że oni tu przyjechali, a tu robią jakieś w tajemnicy inne wyroby, które opóźniają samoloty dla nich. Ale dyrektor Ryczaj mówi, nie przejmujcie się, róbcie swoje, ja to załatwię. No i skończyło się dobrze. W sekcji, w której pracowaliśmy z Markiem, pracowało 7 osób, w tym 3 Rosjan, Ukraińców, a wśród nich jeden oficer KGB, który uczył się razem z nami od swoich kolegów. Nazwisko mogę wrócić. Nie żyje. Jeszcze kontakt z Olegiem Babienko, Babienko, tak? On jest w Londynie z tym samolotem Rusłan Uria, tam w tej firmie transportowej. Prawdopodobnie tam do dzisiaj jeszcze... No właśnie, to na Discovery trzeci raz go było widać. Jednym z inżynierów prowadzących te próby był nawigator, który latał i startował z naszego do walk powietrznych jako nawigator w trakcie drugiej wojny światowej. Mówiliśmy nad jego diet Małoczajów. Tak się nazywa. Myśmy pracowali w PKL-u, mieliśmy wydzielony pokój, żeby pracować już nad programem prób, a samolot był montowany na takiej bocznej kamerze zakładu silnikowego. Przez drzwi, jak go wyprowadzali, to co było ostatnio. Głośno. Słuchaj, bo ty tego nie znasz. Trzeba było zremontować właśnie do rzeczy skrzydła, żeby go przez te wrota jak od stolowy wyprowadzić tej małej halki, a wtedy akurat byłem na tym, bo Kanadyjczycy przymierzali swoją mizerię na tym samolocie. I pracowaliśmy w zespole już w końcowej fazie nad programem prób. To właśnie ten Olek Babienko poszedł do mnie i mówi, wiem, że wy coś tam robicie, czego z silnikiem R62R. Zapytajcie się, jakbyście coś mieli, ja wam chętnie pomogę. I pomagam, naprawdę to był uczciwy facet. I jeszcze jedna taka rzecz, generalnie to byli Ukraińcy i ich nazwiska kończyły się na O. Jak tak powiedzieliśmy z tą końcówką OFF, to oni zwracali nam uwagę, nie w sposób jakiś ten gwałtowny, ale uprzejmy, że ja jestem Ukraińcem i u nas nazwiska kończą się na OFF. Tak. A pamiętam właśnie, jak raz był któryś zjazd KPZR-u i Breżnew tam przemawiał przez pół dnia, tak. I Igor doszedł tak i ściszył to radio, co też było gestem odwagi. No właśnie. I był to okres, gdzie Górnik Zabrze rywalizował w pucharze tak jakimś europejskim z Dynamem Kijów. No to była to okazja, żeby zakładać, nieważne kto przegrał, ale spotkaliśmy się. Polska z Dynamem Kijów. Pamiętasz ten, jak był mecz na Mistrzostwach Świata w pokoju, co Polska wygrała, to było, coś by byli później, kogo to? U Marianowa, u oficera KGB. No tak, żeby negocjowali przyczynczalkach, czy literatka. Roku nam powiedzą, może pani Danusia coś powie. No właśnie, no to właśnie ja mówię właśnie, że pani Danusia. Ja się już zachęcam, pracowało z Józefem. Nie, wspaniale. Ja jeszcze może wyjaśnię też trochę tą sprawę tego układu radziecko-polskiego. Bo to się bardzo mało mówi. O tym się mało mówi. Mało się mówi. Rzeczywiście. Zdawałem sobie sprawę, wszyscy pracowali w OBR-ze,
setka tych ludzi radzieckich, wiedziałem, że według zasad, jakie tam panują, no przynajmniej ze 20 ma ten drugi etat będzie pisać sprawozdania. Z kolei, jeżeli pracuje się nad takim samolotem, no nie ma szans, żeby były jakieś ekstra pomieszczenia, w których byłaby ta praca realizowana. Praca musiała być realizowana w ogólnym biurze. I w związku z powyższym, od samego początku z ich głównym konsultantem Izmajłowem przeprowadziłem otwartą rozmowę. Komunistyczną. Tak zwaną rozmowę paduszami. Jak czekista. Tak, że praktycznie my tutaj utworzyliśmy nowy ośrodek badawczo-rozwojowy. Dbamy o to, żeby pozyskiwać kadrę, czyli wpłynęliśmy na utworzenie specjalności lotniczej w Rzeszowie i odesłaliśmy trochę dobrych ludzi, Borowski, Kopecki, Gruszecki, no szereg ludzi, którzy pracowało, żeby oni nam tą kadrę przygotowywali. I mówię, no w tej chwili, tak samo jak i u was, ta Politechnika ma też koncepcję, żeby tych studentów uczyć i my chcemy, żeby ich uczyć nie na jakichś tematach takich nierealnych, ale na tym, co może mieć zastosowanie. I między innymi taki temat to właśnie Politechnika Rzeszowska wspólnie z nami, my będziemy im pomagać. I praktycznie oni w tą wersję uwierzyli, bo u nich też i Kiwa, który teraz jest generalnym konstruktorem, opowiadał mi, że pracował nad studenckimi projektami na uczelni. I myśmy też już przed tym samolotem, na przykład samolot Margańskiego, Dudusz Kudłacz M17, to też był projekt Politechniki, zobowiązaliśmy, że pomożemy, żeby doprowadzić do latania. I w związku z tym to było uzasadnione i również ta awantura, o której już mówił, rzeczywiście z tym samolotem, to Izmajłow przyszedł do mnie, ja mówię, no człowieku, czy u was też są takie zasady, że do gotowego samolotu każdy może podejść? Nie. Samoloty już gotowe do lotu, jest strażnik i pilnuje, żeby nikt tam nic nie zrobił, nie zepsuł. Ale jeżeli chcecie zobaczyć, to zgłosimy, pojedziemy i wtedy wszystko będzie zgodnie z prawem. No i rzeczywiście sprawa ucichła. Trzeba powiedzieć, że oni jednak byli przekonani, że ta wersja jest słuszna, bo kiedy miałem problemy ze zjednoczeniem i ministerstwem o ten właśnie program, to jedni z pierwszych, którzy przynieśli list protestacyjny, żeby mnie nie odwoływać i nie karać, to właśnie była grupa specjalistów radzieckich. Także uznawali, że nie przeszkadzało to. No ale władze to są władze i w związku z powyższym po prostu ten temat. To może to nie byli Rosjanie, tylko Ukraińcy. To może pan mamy coś. Danusiu, niech pani powie, jak ciężko się pani pracowało z Józefem. No bardzo ciężko się pracowało, no właśnie, bo po prostu niezwykły spokój był w biurze, bardzo atmosfera taka. Nudno. No tak całkiem nudno, to nie. No, była podstawowa sprawa, że pan nigdy nie przeklinał, ale raz słyszałam taką historię, ale nie powiem teraz. Myślę, że pan się zamknie. Proszę powiedzieć, zamknijmy uszy. Ja jestem szokowana. Proszę to powiedzieć. Jesteśmy dorośli. Ja ale mówię, że do teraz jest szok. Ja jestem w szoku do teraz. Niech to jest coś. Słuchajcie, ja mam jeszcze jedno pytanie takie, bo tutaj tak, od młodego tutaj pokolenia padło takie zapytanie, no. Bo młode pokolenie nie wie. Czyli pan Józef wytłumaczył, co to znaczy dromader. Dlaczego nazwa dromader? Tak wszyscy wiedzą, że nie. Bo samo to M. To garba, to był garba. To M18, ale tak ludzie mówią, właśnie to M18, M15, to tak dobrze byłoby dodać coś, co by ten samolot wyróżniało, by dla ucha było przyjemne. No i był taki konkurs, nieoficjalny konkurs na nazwy samolotu.
I ktoś ze startu, ja sobie już zapomniałem. Grysiek Koba. Koba. Słucham? Mechanik Grysiek Koba. O, z laboratorium naszego. I to zostało zapamiętane właśnie z tego. On zaproponował, żeby Dromader byłby chyba dobrą nazwą dla tego samolotu. Myśmy stwierdzili, że faktycznie samolot jest garbaty, Dromader to jest wielbłąd, pięto-garb, ma garb duży. Pasuje to. Robocze bydle prócz tego to jest. Nie do ozdoby, tylko do ciężkiej pracy też pasuje. Będąc na salonie paryskim w 1977 roku, jeden z kibiców anglojęzyczny podszedł i mówi Dromader. Mówi Dromader i tak mówi to.